stworzyliśmy dzisiaj z zespołem Bydgoszczy bardzo dobre widowisko. I dla koszykówki to jest kapitalna propaganda. To co graliśmy do przerwy na 60% z gry i zdobyć 102 punkty, to jest naprawdę jak na żeński basket widowisko przednie. My 59%, Bydgoszcz 62%, jeszcze w jakiś sposób żeśmy prowadzili 8 punktami. Także to rzadko, bardzo rzadko się zdarza, szczególnie w naszym wykonaniu. Widać, że jesteśmy zespołem ataku i lepiej nam idzie w ataku niż w obronie, bo w obronie jednak cały czas mamy problem. Chciałem pogratulować całemu zespołowi, bo zagrały kapitalne zawody. Miały przywódcę na boisku w postaci Szarnizol, która dzisiaj była nie do zatrzymania. I miały wykonawców, bo każda dziewczyna się dołożyła. Jedna w obronie, tak jak Pączę, czyli Klaudia Czarnodolska, którą wystawiliśmy na większość meczu na Julie McBride. One obydwie naciskały przez cały, takie mieliśmy zadanie, żeby i Kasia Dźwigalska, i Pączek, czyli Klaudia, cały czas były w pressingu na jedynce, żeby nie było łatwo rozgrywać punktów, ale i tak żeśmy te punkty tracili. No to jest bardzo mocny zespół. 6 trójek na 10 nam rzucił do przerwy z bardzo trudnych pozycji, także ogólnie zagraliśmy kapitalny mecz. Jeżeli chodzi o przyczyny naszej dzisiejszej porażki, to one są, to nawet nie chodzi o świetną grę Sharon Zoll, która zdobyła 33 punkty na bardzo wysokim procencie, bo u nas punktowała też Cini na wysokim procencie, Julie McBride też punktowała na wysokim procencie. W każdym meczu, znaczy z reguły wygrywa zespół, który rzuca więcej punktów łatwych. Punkty łatwe to są punkty szybkiego ataku, punkty łatwe to są po rzutach powtórnych. Jeżeli w tym elemencie zespół wygrywa, no to wygrywa z reguły całe spotkanie. Było 3 rzeczy, punkty po strata, punkty po szybki ataku i obron. Po ostatnim meczu, nasz trener było mocno i trudnie na treningu. I it was not fun. Nie było fajnie. W domu musimy grać lepiej przy naszych fanach. W tym meczu zagrałyśmy lepiej w rzeczach, których nie zrobiłyśmy w ostatnim meczu. Chcę podziękować Kasi Dźwigalskiej i Klaudii Czarnodolskiej za to, że broniły cały mecz na 100% McBride i w tym momencie ona miała dużo sił w ataku i dlatego też miała szansę grać bardzo szybko. Za każdym razem jak gramy w domu, czuję się bardzo, wierzę w to, że wygramy przez to, że oni są z nami. So good.